Witam wszystkich serdecznie, mówi do was kapelusznik. Jak mówiłem, wracamy do normalnej regularności na kanale, a to oznacza powrót omówień rozdziałów. I dzisiaj nadrobimy sobie wszystkie zaległe. Także zostawcie suba i lajka, więc zaczynamy. Rozdział 1036. Zaczynamy od obrazu już definitywnie pokonanego Kinga z odciętym skrzydłem, co tylko pokazuje, jak bardzo siła ofensywna Zoro się wzmocniła po opanowaniu królewskiego haki, gdyż wcześniej nawet nie był w stanie zranić pierwszego oficera Kaido. Następnie zaczynamy krótkie retrosy Kinga. Kaido wyśmiewa ideę, w myśl której według Kinga jego kapitan miałby być legendarnym Joy Boyem. Pytanie brzmi, skąd już wtedy panowie wiedzieli o Joy Boyu? Może słynny Joy Boy jest powiązany z rasą Kinga, albo słyszeli o tym, gdy przebywali w placówce rządowej? Na odpowiedzi niestety musimy czekać. Widzimy też kontrast między Zoro i Kingiem, gdyż oboje zadeklarowali swoim kapitanom, że nigdy nie przegrają żadnej walki. Cóż, niestety King poległ w swojej obietnicy, a to tylko pokazuje lojalność i oddanie wobec Kaido. Zoro przez latającego szpiega został nazwany Królem Piekła i prawdopodobnie to będzie jego nowa ksywka w świecie One Piece'a. I szczerze, dużo bardziej mi się podoba niż poprzednie. Zoro tylko przez chwilę swojego życia był łowcą piratów, a potem sam nim został, jego przydomek już nie miał za wiele sensu. Natomiast Król Piekła brzmi epicko. Przy okazji dowiadujemy się, co się stało z trzecim agentem CP0, który został na miejscu i monitoruje całą sytuację na Onigashimie, gdzie pozostała dwójka próbuje dopaść Robin. Potwierdza on przy okazji porażkę katastrofy latającej szóstki. Natomiast on sam podkreśla, że najcięższe figury na szachownicy, czyli imperatorzy, jeszcze stoją. Potem przechodzimy do narratora mówiącego, że jeżeli Luffy pokona Kaido, to i tak Onigashima runie na stolicę kraju i będzie jedno wielkie boom z uwagi na skład broni i umrze tysiące ludzi bawiących się na festiwalu. Wspomina również o zagrożeniu ze strony bestii Kanjuro. Telegraficznie w skrócie mówi wszystko to, co już dobrze wiemy. Dostajemy kolejno nowego Numbersa, który zostaje błyskawicznie pokonany przez Fugę. Czyli nowa wprowadzona postać zostaje od razu pokonana. Imo, nic ciekawego. I przechodzimy od razu do Usopa, którego wkład w wojnę jest prawie zerowy. Jego pojedynek z Page One to śmiech na sali. To już Nami więcej ugrała oraz pokazała przy konfrontacji z Ulti. Jednak mniejsza. Aktualnie God Usop walczy z randomami, eskortując ciało Kiemona i przy okazji narzeka na styl życia samuraju. Dla niego najważniejsze jest przetrwanie, a oni się palą do umierania. Cóż, po prostu różnica w stylu bycia. Nie ma w tym nic złego. Jednakże wbija Izo i pozwala Usopowi uciec. Wejście iście epickie, troska Izo o brata bardzo wzruszająca. Zaśmiałem się natomiast przy tym, że Usop jest zdziwiony tym, że Izo im słyszał i nazwał jeszcze Bogiem. Raizo i Fuku dalej sobie walczą i w sumie nic z tego nie wynika. Po prostu pewnie czekają na zakończenie wątku Orochiego, który czeka na swojego podopiecznego, żeby uciec i przy okazji jest w obecności Hiyori. Orochi chyba serio myśli, że to sen, ponieważ wielu czeka na jego życie, a typ się totalnie rozluźnił. I jeszcze chce, żeby Hiyori mu coś zagrała. W sumie to się zastanawiam, po co Orochi dalej żyje. Moim zdaniem na 100% bije Tenjiro i położy go już ostatecznie do snu. Niestety walka Apu i Drake'a poszła off panel, anime pewnie uzupełni, ale to musiał być epicki tag team match. I drugi niestety, bo Drake padł. Trochę pokazał w tym arku, ale to za mało. Apu klasycznie dla siebie ucieka, a po CP0 widać ślady walki, więc wcale tak łatwo nie wygrali tego pojedynku. Ale wrażenie robi to, iż wysoki koleś jednym ciosem zmiótł z planszy Numbersa, zwłaszcza w drugiej ręce trzyma cały czas maskę. Możliwe, że komunikują się z Lucim, gdyż zostali zapytani o status niego Robin. Dowiadują się również o porażce oficerów Kaido. Jeżeli nowa generacja wygra całą wojnę, to odbije się to potężnie na świecie i Luffy, Law czy Kid będą na ustach całego świata. Tak samo mamy informację o minutach, czyli sama bitwa już na poważnie zmierza ku końcowi. Prawdopodobnie wojna trwała całą noc.
Rozdział kończymy widokiem walczącego Luffy'ego z Kaido. Oboje dostają po mordzie i bardzo się z tego cieszą. Widocznie ten pojedynek sprawia im wiele radości. Warto tutaj zauważyć, że Gumiak używa kombo trybu drugiego z trzecim, gdyż pada od niego Rock Gun. Sam rozdział chyba był najbardziej przejściowym rozdziałem, jaki istnieje i jego ocena to 5 na 10. W tym rozdziale wspomnę o okładce, ponieważ dostaliśmy Rage'u. Więcej do szczęścia nie trzeba. Sam stricte chapter zaczynamy od festiwalu po raz któryś. Mieszkańcy dalej imprezują i mamy balony podobne do Toki czy Odena. Ludzie złudnie czekają na wolność oraz wybawienie. Nawet na lampionach piszą swoje życzenia, które potem wyślą w powietrze. Dobra, przechodzimy do konkretu. Kaido zaczyna chlać i ku mojemu zdziwieniu w ogóle go to nie osłabiło. Bałem się, że Oda go znerfi i w ten sposób pozwoli Luffy'emu wygrać. Na szczęście nie. Co ciekawe, zaproponował nawet WD Gumiakowi i zaczął nawet cisnąć bekę ze słów Luffy'ego, że ten chce go pokonać. Kaido definitywnie jest hadem. Kaido nawet w stanie upojenia robi unik i od razu przemienia się w formę hybrydy i atakuje Gumiaka. Pokazuje to świetne opanowanie owocu przez Mokę. No a Luffy jest już dość silny, by przetrwać tak potężne ciosy od króla bestii. Jednakże one nadal go bardzo mocno bolą, czyli Kaido wciąż jest półkę wyżej od niego. Można nawet powiedzieć, że Luffy to taki poziom admiralski. Czyżby komunikat od Ody, że admirałowie również są w stanie przeciąć niebo, gdyby posiadali królewskie haki? Cóż, to już jest moja własna interpretacja. Kaido przemienia się kolejno w smoka i znowu ciśnie bekę z Gumiaka, że przez niego Nigashima jest zrujnowana i trzeba będzie ją odbudowywać przez wiele lat. Bardzo fajny akcent komediowy, że schlany Kaido jest mega zabawny, a przy tym ciągle z poważnym zagrożeniem. Przy okazji jego obserwacja mimo upojenia jest prawna, bo wyczuwa Luffy'ego i używa Dragon Twistera do obrony. Warto zaznaczyć, że forma smoka wreszcie się na coś przydała, a nie tylko zbiera baty. Następnie Kaido odpala formę Tsundere. W sumie to ciekawe, czy w trakcie popełnienia któregoś z samobójstw nie był w stanie totalnego upojenia alkoholowego. No nic, wróćmy do walki. Po czym Luffy popisuje się swoją świetną obserwacją, robiąc unik przed maczugą Kaido i kopie go prosto w głowę. A potem dochodzi do epickiego zderzenia głowami. No i w tym przypadku znowu Luffy odlatuje, a Kaido sobie stoi niewzruszony, pokazując ponownie swoją wyższość. Sam protagonista przyznaje, że Imperator nadal ma silniejsze haki od niego. W następnej kolejności Król Bestii odpala promień, którego słonek unika i dochodzi do epickiej wymiany ciosów. Takie walki w One Piece chcemy oglądać. Jest ona bardzo sycąca oraz satysfakcjonująca dla widza. Ich choreografia jest przepiękna dla oka, w przeciwieństwie do innych walk, które non-stop są przerywane przez Odę i widzimy ich tylko fragmentami, jak chociażby nieszczęsne Franki kontra Sasaki. Przechodzimy do Gorosei, którzy mówią o rozstrzygnięciu wojny na Wano oraz chcieliby złapać w końcu Nico Robin. Podkreślają, że w wojnie biorą takie potwory jak Kaido czy Big Mom i mówią, że ewentualnie ktoś postronny, nie będący głównym filarem bitwy, może sobie umrzeć, co jest dla nich na plus. Następnie pojawia się wielki cień nad Wano i znowu wracamy do Gorosei, którzy mówią o przebudzeniu owocu z wymazaną pierwotną nazwą. Pytanie brzmi, czy mówili konkretnie oni o Zunishi, która pojawiła się na sam koniec rozdziału. Czytałem wiele teorii na ten temat, ale sama Zunisza nie może być owocem, ponieważ to zostało zaprzeczone w SBS-ach, magazynach i tak dalej. To faktycznie jest słoń. No ale nic nie wyklucza opcji słonia, który zjadł owoc. Ale w sumie pasowałby jednak, gdyby Zunisza to był owoc, ponieważ przebudzone zoany w trybie berserka nie mogły się cofnąć do pierwotnej formy, jak to miało miejsce w Impel Down. Tak samo może być z Zunishą, ale kto wie. Musimy czekać na odpowiedzi. Rozdział czysto epicki, 10 na 10. Mam tylko nadzieję, że nie chodzi o owoc Luffy'ego, bo to by było totalnie bez sensu. Jakby nagle po tysiącach rozdziałów Gorosei się obudzili, że Gumiak posiada jakiś mistyczny tajemnicy owoc końca świata, czy coś takiego. Mimo bardzo słabe zagranie fabularne. Na
Na okładce powraca Pudding i przy okazji załogę Big Mom złapała braci Sanjiego. Gratuluję, wreszcie wam coś się udało osiągnąć. No ale nie na długo, bo pewnie pani Pudding zapewne pomoże im uciec. Raizo i Fuku dalej walczą. I co? I nic. Natomiast podkreślę, że Raizo może wreszcie odpokutować to, iż narzekał przy egzekucji Odena na płomienie oraz to, że jego życie ochraniało całe państwo Minku. Fuku mu nawet mówi, żeby odpalił swoje jutsu, gdyż inaczej umrą. Pewnie chodzi o ten atak, co pochłonął promień Kaido i został odbity na nim samym. Jinbe nie śpi, ponieważ trzyma kredens i w sumie tyle, idziemy dalej. Chopper powraca do normalnej formy i jest rozmowa o stary dach Zoro. Bull po wszystkich walkach powinien już do niego wrócić i chłop powinien być w koszmarnym stanie na skraju śmierci. Przechodzimy natomiast do wyżej omawianego i widzi on kostuchę. Pytanie brzmi, czy to Brook, czy Zoro ma halucynację, czy to może personifikacja Enmy? Odpowiedzi dostaniemy wkrótce. Oby to nie był Brook, gdyż to by było totalnie bez sensu i nieśmieszne. Brook sobie biegł z Robin, nagle ją porzucił, żeby sobie robić jaja z Zoro? Strasznie słabe by to było. To ciekawe, Franky szuka właśnie Glona. Czyżby po ponad 1000 rozdziałach Oda chciał wreszcie jakąś relację między nimi zbudować? Szok i niedowierzanie. Izo pokonał randomów i jak widzimy nie przyszło mu to łatwo. Niestety spotyka CP Zero, który chyba robi zawalec z tego arku i będzie pokonywał każdego, kto nie ma nic do roboty. Prowokuje Izo do walki, mówiąc o wspomnianych, i pewnie zostanie także przez nich pokonany. Yamato schodzi sobie po schodach, jej. Próbuje stopować Kanzebo i to tyle. W sumie można powiedzieć, że spotkały się dwie wole. Odena i Orochiego, rodu Kozukich i Korozumich. I dodam, że wreszcie mamy potwierdzenie wprost materiałów promieniotwórczych w One Piece. Pierwszy raz na trzech bombach w składowni. W dalszej kolejności załoga Lowa oraz Kida próbuje zastopować Big Mom i prosi ją, żeby przestała atakować ich kapitanów. Ale stara torba ma to gdzieś i błyskawicznie pokonuje w całości obie załogi. Big Mom wyczuwa, iż Kaido jeszcze nie skończył swojej walki i chce iść na górę. Ale Law ją atakuje przy pomocy przebudzenia owocu i rani potężnie starą torbę. Jednakże trzeba podkreślić fakt, że Big Mom słyszy coś, co sygnalizuje wygraną Kaido. I może to mylić z tym, że Smok po prostu czerpie przyjemność z walki. Big Mom jest w szoku, że Kid nadal stoi na nogach i atakuje ją bykiem z metalu. Swoją drogą w nazwie ataku Kida mamy nawiązanie do samego Dio Brando z JoJo. Kid w międzyczasie mówi o kropli drążącej skałę, czyli że słabsze jednostki mogą pokonywać takie potwory jak Big Mom czy Kaido. Na sam koniec Law i Kid wykrzykują, że nie puszczą starą torbę na górę. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to sygnalizuje poddaństwo wobec Luffy'ego. Jakby zaakceptowali fakt, że to Słomkowy zostanie królem piratów. W przypadku Lowa to mnie nie dziwi, bo jemu cele już się zmieniły, jednakże Kid zawsze był charakterny i zawsze sygnalizował chęć zdobycia chociażby głowy Kaido. Kiedy u niego taka zmiana zaszła? Nie wiem. Natomiast sam rozdział po prostu w porządku, mocne 6 na 10 ode mnie. Także no cóż, ja byłem Kapelusznik, jeżeli się podobało, zostaw subskrypcję, komentarz oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.